Chociaż dystans to niespełna 2 km, to w tym dniu nie był on najważniejszy. W Sosnowcu już po raz szósty ponad 400 osób wzięło udział w biegu pamięci żołnierzy wyklętych. Nad Sosnowcem ponownie zaświeciło słońce, a po tygodniowych mrozach temperatura zbliżyła się do zera. Nic, tylko biegać. Panie dyrektor, no nie mogło tak zwanych platerian zabraknąć na tym biegu. Czy wy już długo bierzecie czynnie udział właśnie w tych wydarzeniach? Powiem szczerze, że od 1 września jestem dyrektorem 2 liceum ogólnokształcącego imienia Emilii Plater, ale udało mi się zorganizować młodzież do biegu w liczbie prawie 90 osób. Nie wiem, jak to było w poprzednich latach, ale myślę, że tak fantastyczna młodzież jak moi uczniowie biorą udział w licznych uroczystościach. Ma pani na sobie koszulkę, ma też strój sportowy, a więc będzie pani brała czynny udział. Tak, oczywiście w tamtym roku również brałam udział, natomiast w tym roku postanowiłam, że razem ze społecznością naszego liceum przygotujemy wystawę IPN-u, czyli wystawa, która jest na pierwszym piętrze, jak również przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej organizujemy tutaj na mecie króciutki przeprowadzony wykład będzie przez pana Tomasza Goneta. Więc mam nadzieję, że też gadżety, które młodzież moja będzie rozdawała i udział i przygotowanie dzisiejszej uroczystości oczywiście przy współpracy z MOSiR-em, z panem prezydentem Arkadiuszem Chęcińskim nabierze bardzo fajnego charakteru. Dystans 1963 metrów jest symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych. W Sosnowcu wiedzą o tym nawet ci najmłodsi mieszkańcy miasta. Historii nie trzeba tu uczyć nikogo, a młodzież chętnie bierze udział w tego typu projektach. Jeszcze tylko krótka rozgrzewka i można startować. Pierwszy raz w takim biegu? Pierwszy raz. No ale chyba te niecałe 2 kilometry nie jest trudnym dystansem. Powiedzcie nam, czy przygotowywaliście się do tego biegu wcześniej? Raczej tak psychicznie może, tak wspieraliśmy się. Dzisiaj jesteśmy, wydaje mi się, gotowi na to. Bo to tylko takie symboliczne 2 kilometry, nie jest to jakiś maraton typu 40 kilometrów. Więc myślę, że damy wszyscy radę. Zresztą jak pan tutaj widzi, biegną też małe dzieci, więc nie powinno być problemu z tym dystansem. Ale cel jest chyba ważny. Jest. Jak najbardziej. Panie prezydencie, no parę dni temu rozmawialiśmy i dotrzymał pan słowa. Bierze pan czynny udział w tym zacnym biegu. Tak jak mówiłem również ostatnio, jak co roku. Mam nadzieję, że będzie to i zdrowe i upamiętniające żołnierzy wyklętych. Także łączenie wszystkiego, co najważniejsze, patriotyzmu i zdrowia. Jak tam pan tak patrzy na swoich współmieszkańców, no to chyba cieszy się twarz właśnie, że aż tyle ludzi tutaj przybyło i tyle ludzi biega w Sosnowcu. Tak, bardzo się cieszę, bo chwilkę temu rozmawiałem z panem dyrektorem MOSiR-u i mówił, że musimy porozmawiać z organizatorami, współorganizatorami, tymi, którzy wymyślili bieg żołnierzy wyklętych, żeby mogła startować większa liczba uczestników, bo mamy ograniczone te ilości. W tym roku, dobrze pamiętam, już chyba 500, zaczynaliśmy bo 200. Także zobaczymy, co w przyszłym roku i cieszę się, że tak jak powiedziałem, potrafimy świętować i dobrze się bawić. Dziękuję i powodzenia. Dziękuję. Zainteresowanie biegiem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Meta tradycyjnie znalazła swoje miejsce przy pomniku pamięci kobiet walczących w szeregach Armii Krajowej w sosnowieckiej dzielnicy Pogoń. Tam nagrodzono zwycięzców biegu, choć tym był każdy, kto wziął w nim udział i oddał hołd żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963. Tu w Sosnowcu pamięć po nich przetrwała po dziś dzień.